Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Ważniewice Duże w gminie Wola Krzysztofowska. Punkt czwarty. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym podpunkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska w zakresie rozliczenia inwestycji pod względem finansowym oraz wykonania i jakości odebranych robót, w tym rewitalizacja miejscowości Bogdanów. Podpunkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska w zakresie. Podpunkt A. Poniesione wydatki na administrację za pierwsze półrocze 2013 roku. I podpunkt B. Oceny wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. Punkt piąty. Analiza oświadczeń majątkowych. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofowska. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej i w Sulejowie w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi piotrkowskiemu na wykonanie przepustu i kolektora krytego oraz konserwacji rowu w pasie drogi powiatowej w miejscowości Kolonia Obrzężów na terenie gminy Wola Krzysztofowska. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze spełku w miejscowości Bogdanowie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztofowska. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy są to siąki. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Ważniewice Duże. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Gminy. Punkt 16. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012-2013.
Punkt 17. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. I punkt 18. Interpelacje i zapytania. Punkt 19. Zakończenie obrad. Proszę bardzo, teraz tak, słucham pana sekretarza. Szanowni radni, chciałbym państwa prosić o cofanie z porządku obrad punktu 11, to jest zmiany uchwały dotyczące uchwalenia regulaminu korzystania ze sklepu w Organowie. Mam po prostu problem z zadowolonym niepoprawny tej uchwały i prosimy o odroczenie go na następną sesję. Natomiast w punkcie, zamiast tego punktu 11, prosimy o dołączenie, czyli wpasowanie tam punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Te punkty były omawiane na komisjach budżetu i oświaty. Ten punkt jest właściwie takim sztandarowym punktem na dzisiejszej sesji, ponieważ do końca powinien być omówiony. Proszę bardzo, szanowni radni, czy wszyscy wyrażacie zgodę na taką zmianę? Proszę. Proszę bardzo, kto jest za? Za wykreśleniem jednego i wprowadzeniem. Kto jest za? Wszyscy jednogłośnie, dziękuję bardzo. I poza tym porządek posiedzenia trzeba przegłosować. Czy są jeszcze jakieś wprowadzenia? Nie ma. Cały porządek teraz. Jeszcze ja miałbym jeden wniosek. Szanowni Państwo, w związku z tym, że przybyła liczna delegacja na dzisiejszą sesję, jak się domyślam, w sprawie właśnie odwołania Pani Przewodniczącej, to ja miałbym taką prośbę, żeby pomóc tym Państwu, żeby nie czekali aż do tego punktu 15 i żebyśmy może w tym trzecim punkcie, żebyśmy omawiali tą uchwałę. Żeby mogli też zabrać głos, bo z tego co wiem, jest lista mówców, wpisali się, także z uwagi na szacunek dla tych Państwa, też mają swoje sprawy, mają pracę. Dobrze, dziękuję bardzo za taką, ale ja mam jeszcze inną propozycję, żeby to był punkt 3a. Może już weźmy 2a. Nie, 3a po omówieniu tego planu. Bo też ktoś jest. Ale to poczekaj, ja mam poczekać, żeby. Czyli proszę bardzo, kto jest za propozycją tu? Za wnioskiem radnego Michała Gaworczyka. Proszę Państwa. A to co, to ci nie mają szacunku pracy? Nie mają szacunku. To jest przeczka, nie przeszedł. Czyli zostaje na wskazanym miejscu. Proszę. To znaczy nie. To nie do końca. Przeszedł. A kto jest przeciw? Może. Oczywiście pan 4, 5, 6. A kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dobrze, przepraszam. Proszę po prostu. No, 7 było za tym, żeby zmienić porządek. 6. Czyli pozostaje na swojej pozycji. I proszę bardzo, teraz przegłosujmy cały porządek posiedzenia. Kto jest za przyjęciem? Z wprowadzeniem tych zmian. Z wprowadzeniem tych. Uważam, że powinien ten punkt być na samym początku. Porządek posiedzenia dzisiaj na to, bo nie po potrzeby przychodzi na początek. Koniec, już zakończmy dyskusję. Kto jest za? Proszę jeszcze raz. Za porządkiem przedstawionego porządku posiedzenia. Punktem 11.
12 za. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? 1, 2, 3. Źle było policzone. Chodzi mi tutaj cały punkt A2, końcówka. Powstały wątpliwości, pan wójt po konsultacji i tak dalej. I potem mamy podpunkt trzeci i znowu jest pan wójt po konsultacji. Ja się będę przypominać, że to chodziło. Tak, wydaje się, że to było po punkcie drugim. W ogóle tego nie powinno być. Czyli powstały wątpliwości, pan wójt po konsultacji, za każdym razem wyjaśnił, że zgodnie z artykułem. I wszyscy dobrze wiemy, że tego nie było, to dopiero było po punkcie trzecim. Można otworzyć tam na nic. Zresztą na pamięć chyba na gminy. Kto jest za takim wprowadzeniem zmiany? Proszę bardzo. Uważam, że każdy wniosek powinien być przedyskutowany. Nie rozumiem tego wniosku. Czyli pani uważa, że nie było tego stwierdzenia? Było, ale dopiero po punkcie trzecim. I jest po punkcie trzecim, ale i tak samo w punkcie drugim. Czyli jedno po prostu chodzi o jedno wykreślenie. To nie jest formalne, bo tak jest jakby tu jest troszeczkę inaczej napisane i tu jest inaczej. To nie jest dokładnie to samo wklepane. Ja mogę przeczytać. Ale w którym punkcie? W punkcie drugim A powstały, przykończone, powstały wątpliwości. Pan mówił po konsultacji z radcą prawnym, wyjaśnił. Tego tu nie było. To dopiero było po punkcie trzecim. Pan mówił po konsultacji. Czyli tu będzie wykreślone, to drugie pozostaje. I proszę bardzo, kto jest za właśnie przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji z tą zmianą? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, czyli trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Parku Grunia i Parzniewice Duże w gminie Wola Krzysztofolska. Teraz serdecznie witam firmę Teren, która opracowała ten plan miejscowy, czyli pana Waldek Kazimierz, jeżeli dobrze wypowiadam, i firmy Góraszcze, pan Kliczak Bolesław. Pan, proszę, aby pan sam się przedstawił, bo tak miło, serdecznie witam na posiedzeniu tej rady i proszę bardzo pana wójta o wprowadzenie, a jeżeli na posuną się pytania. Szanowni Państwo, tym fragmentem planu miejscowego procedowaliście Państwo w styczniu tego roku. Ten plan został przyjęty przez region proceduralny. Wojewoda w lutym również tego roku uchylił ten plan. Głównie to były względy proceduralne, niewłaściwy załącznik graficzny i jedno z wpisanych złóż już nie zostało uwzględnione w tym projekcie planu miejscowego. W ślad za tym należało po raz kolejny przystąpić do naniesienia do wszystkich poprawek, które nam wojewoda tutaj zarzucił. Przy okazji zrobiliśmy tam jakieś nieznaczne zmiany, o których tutaj pan z pewnością powie, jakie te zmiany. Doprawdy zmiany w stosunku do tego, co było uchwalane w styczniu. I dzisiaj, już po zakończeniu tej
tej procedury dosyć długo to trwało, bo te wszystkie były nowe, dzisiaj mamy październik, podchodzimy. Z różnych przyczyn tak długo to trwało. No i wtedy nie stanowisko, że lepiej nie to potrwa miesiąc dłużej, jakbyśmy mieli po raz kolejny podchodzić do odpalania tego planu. Także tyle tytułem wstępu. Myślę, że teraz pan z firmy Telegram bardzo nam dokładnie w szczegółach o konkretnych tutaj związaniach i zapisach tego planu. Proszę, ten projekt uchwały, ponieważ jak Państwo wiedzą, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma formę uchwały Rady Gminy oraz z niezbędnymi załącznikami. Podstawą porządzenia tego planu była uchwała Rady o przystąpieniu do sporządzenia planu, to jest kwietnia 2010 roku. Po drodze były te zmiany, które spowodowały potrzebę ponownego podejścia do uchwalenia tego planu. Dlaczego ta przerwa była dosyć długa? No między innymi dlatego, że każda wprowadzenie zmian wymaga procedury i w części ona wymagała ponownienia uzgodnień, a w całości upublicznienia projektu planu, czyli wyłożenia do publicznego obrotu i możliwości wznoszenia przez zainteresowane strony tutaj. Podstawową sprawą miejscowego planu to jest sprawa przeznaczenia tego. Wszystkie inne elementy są elementami. Główne przeznaczenie terenu i ten obszar, bo jest też fioletowy, to są tereny przeznaczone pod eksploatację Kruszywa, bez względu na to, kto tą eksploatację będzie prowadził. Prawda? Nie. Pokazane są zasięgi poszczególnych złóż i one nam spowodowały pewien tutaj taki zamęt formalny. Chciałem Państwu powiedzieć, że właśnie w chwili obecnej ten dokument został dostosowany do dwóch najnowszych decyzji, które na wniosek przyszłych eksploatatorów, prawda, zostały podjęte, a mianowicie decyzji w sprawie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji geologicznej wydanej przez marszałka województwa łódzkiego na wniosek firmy Urażdżę, jak i druga decyzja w sprawie zatwierdzenia również dodatku do dokumentacji geologicznej na wniosek firmy przedsiębiorstwo wielokrotnie. To są decyzje z lipca bieżącego roku, więc one weszły w życie i są, że tak powiem, wprowadzone do tego. Czyli już zostały przewidziane wzdłuż między drogi tereny mieszkaniowe, adaptowany układ tych terenów mieszkaniowych, pozostałe tereny zgodnie ze studium uchwałowym jako tereny rolnicze i drobne fragmenty adaptowane terenów leśnych i terenów na północy wzgórza przewidzianego jako tereny dolnośne. Wszystkie tutaj elementy zapisane zostały w poszczególnych wskaźnikach. Mamy załączniki do uchwały również. Na co chciałem zwrócić uwagę, pierwsza sprawa to jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, jakie zostały zniesione do wyłożenia
Przypominam, że mieliśmy do czynienia z dwoma wyborami i dwa razy była możliwość wnoszenia uchwał. Uwaga została wniesiona tylko w pierwszym wyłożeniu i dotyczyła tego obszaru, który przewidziany jest jako teren rolny. Zainteresowana osoba zgłosiła, że ten teren został wyłączony z projektu planu Rzeczypospolitej Zamożnej. Ponieważ to przeznaczenie terenu musi być zgodne ze spółdzielnym zamówieniem, nieuwzględnione wymagają właśnie podjęcia rozstrzygnięcia przez Radę przy uchwalaniu projektu. W czasie drugiego wyłożenia tego publicznego wniosku nie wpłynęła żadna uwaga, w związku z tym nie było już problemów związanych z rozstrzyganiem. Również do projektu planu obowiązkowo dolicza się rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań miasta gminy, które wynikają z faktu tego, że pojawił się tego typu plan. Ten plan nie powoduje konieczności inwestycji w zakresie infrastruktury, które by należały do zadań własnych gminy, w związku z czym ta uchwała nie rodzi skutków finansowych. Tyle, jeżeli chodzi o komentarz do projektu planu. Cały komentarz Państwo posiadacie, którzy będą bardzo trzeba dodatkowych wyjaśnień. Proszę bardzo, czy Państwo macie jakieś pytania? Szanowni Radni, proszę. Ja bym chciał zapytać o to pytanie rolne, które Pan tutaj wywnioskował. Proszę, żebym miał odłączenie tego, tak? Czy wyłączenie? Wniosek przez mieszkańca. Został rozstrzygnięty negatywnie. Z tego względu, że w studium ten teren był przeznaczony pod tereny rolne. Czy jeszcze są pytania? X głębokości nie spowoduje spadku poziomu wód gruntowych na terenach rolniczych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I plan nie rozstrzyga tych elementów, to znaczy się jak będzie i do jakiej głębokości będzie prowadzona eksploatacja. Wynika to z decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej głębokości złoża. Przy sporządzaniu tego typu dokumentacji wpływ na otoczenie został również tutaj prześledzony i można powiedzieć, że nie będzie miało to istotnego wpływu na stosunki wodne w otoczeniu, chociaż niewątpliwie okresowo mogą wystąpić pewne problemy. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę. Dziękuję. Ja jeszcze przechodzę do pana wójta. Chciałem zapytać o tą działkę, którą tam ktoś występował, to co jest zatrzymana, tak właśnie to, co pan pokazuje w tej chwili. Czy to były przez właściciela przewidywane, żeby też było przeznaczone pod wyrobisko, czy w przyszłości temu komuś na tym zależało? No bo ja to rozumiem. Zatrzymane. Przede wszystkim panie radny, to co tu dzisiaj było mocno powiedziane, plan miejscowy musi być zgodny ze studium. Czyli trzeba zerknąć na tę mapę z boku. Jak widać, precyzyjnie jest określone wyrobisko.
Natomiast ta część, o którą wnioskował mieszkaniec, tak, nie jest przeznaczona pod żwirownię z tego względu, że nie ma udokumentowanych służb i nie można było uwzględnić tego wniosku z tego względu, że byłoby to niezgodne ze studium. Otóż uważam, że to jest słusznie, panie wójcie, tak, tylko że jemu po prostu, temu Iksińskiemu chodziło już tak, gdyby na przyszłość, żeby się zabezpieczyć. Chyba o to mi chodzi, o to mi chodzi. Tak, no to chyba jasne. Nie, no to słusznie. A tu jeszcze, proszę pana, co tu kolega pytał poprzednio do tego wyrobiska, o tą głębokość mi chodzi też po prostu, no bo to tak wszystko się ładnie, pięknie mówi. Odkrycie, kopalnia jest, jest. Zaczęta będzie, czy już w tej chwili trwa. Głębokość dozwolona, bo jakie morza będą, taka będzie głębokość. Nikt nie panuje nad tą głębokością. No, o tych wodach słusznie tu kolega zauważył, że naprawdę jest od nad czym myśleć, że co może być w przyszłości i gdybanie, no. Najlepiej dzisiaj palec do góry. Ale co to będzie za 50 lat, za 100 lat, to nasi wnukowie powiedzą, no dziadek tak zagłosował, tak zarządził, że dzisiaj mamy co, Afrykę. Że sprzedałem o część gminy, no słuszny kolega podpowiada. No o to mi chodzi, że czy naprawdę się tu ktoś nad tym zastanawia. Proszę bardzo, proszę bardzo. Znaczy ja może tutaj jeszcze dopowiem, żeby może precyzyjnie, bo pytanie było, znaczy wniosek dotyczył wyłączenia tej części gruntu rolnego z opracowania planu miejscowego. Taki był wniosek mieszkańca. I nie można było tego wniosku uwzględnić z tego względu, że wcześniej uchwało zakres planu był określony. To było jasne. Z tym się zgadza i słyszałem. Tylko tu mimo tą głębokość. Dobrze, czyli pan, bardzo proszę, pan z Burażdy może chce zabrać głos. Przepraszam, bo tak żeby... Wszystkim wyjaśnienia, proszę bardzo. Do wszystkich. Wbrew pozorom, eksploatacja odkrywkowa nie powoduje dużych zmian, jeśli chodzi o gospodarkę wodną w przypadku kopalni Sybir. Dlaczego? Dlatego, że my nie przewidujemy prowadzenia odwadniania tego terenu. Innymi słowy, eksploatacja, która tutaj będzie prowadzona, to będzie eksploatacja tak zwana na mokro, z podustra wody, czyli poziom wód gruntowych powinien zostać mniej więcej utrzymany. Badanie, jak daleko możemy naruszyć te stosunki wodne, jest przedmiotem innego postępowania, a mianowicie decyzji środowiskowej, czyli oceny oddziaływania na środowisko. To jest pierwszy element, kiedy się to bada, gdzie jest szeroko dostępne to postępowanie dla społeczeństwa, dla społeczności lokalnej, a drugim postępowaniem jest postępowanie koncesyjne. Innymi słowy, to nie jest tak, tutaj nie zgodzę się z jednym poglądem, że nikt nad tym nie panuje. Są dwa organy, to znaczy pierwszy organ, który prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i Regionalna Agencja Ochrony Środowiska, która opiniowuje ten, a samą decyzję uzgadnia, a drugi to jest organ koncesyjny, który jest również kontrolowany w cudzysłowie, między innymi przez pana wójta, który później uzgadnia treść koncesji. W koncesji wpisuje się również maksymalną głębokość. Ona nie musi oznaczać, że jeżeli mamy na przykład złoże tam na 15 metrów, że zostanie dozwolona eksploatacja na 15 metrów. Właśnie z uwagi na ewentualny wpływ na środowisko, w tych dwóch postępowaniach, czyli ocena oddziaływania na środowisko i koncesja, bada się ten wpływ i może się tak okazać, że będziemy mieli po prostu koncesję znacznie krótszą. Nie można powiedzieć, że znany Państwu na pewno przykład Bełchatowa będzie tutaj fajnym przełożeniem. Dlaczego? Dlatego, że Bełchatów jest odwadniany. W Bełchatowie, gdzie wyrobisko, z połowy wyrobiska sięga bodajże 300 metrów, tam niestety nie można byłoby prowadzić eksploatacji bez odwadniania, bądź też bez mrożenia. Ja nie wiem, jak to tam wygląda. Natomiast my mówimy zupełnie inaczej. Choćby kwestie ekonomiczne stanowią o tym, że eksploatację należy prowadzić z podustra wody, a zatem ta eksploatacja może wbrew pozorom nawet troszeczkę poprawić te warunki. Dlaczego? Dlatego, że to wyrobisko stanie się rezerwuarem wodnym tej wody, która będzie tutaj po prostu gromadzona na czas eksploatacji. Natomiast po zakończeniu kierunek rekultywacji ustali, co się ma z tym terenem stać. On częściowo chyba zostanie
zalesionych. Tak jest to. Czyli te stosunki wodne, nie tylko na okres eksploatacji, ale również na to, co pozostanie po tej kopalni, nie powinny podlegać praktycznie żadnym zaburzeniom. Dziękuję bardzo. Ja również w tej sprawie, że tryb nadzoru, prawda, który został tutaj przedstawiony, gwarantuje prawidłowość eksploatacyjną. Natomiast pan radny był uprzejmy postawić pewne pytanie z punktu widzenia następnej pokoleń. No, będzie, z tego punktu widzenia nie mamy żadnego zagrożenia, ponieważ teren po zakończeniu eksploatacji będzie rekultywowany, co najmniej w części przywrócony rolnictwu, w części przywrócony do zalesienia, w części może być również utrzymywany w kierunku jakiegoś oczka powyższu wodnego, co poprawi sytuację. Czyli dążenie do tego, żeby nie nastąpiły powiedzmy problemy w stosunku wodnym, to jest sprawa pewnej szybkości eksploatacji. Im szybciej zostanie wykonana eksploatacja, tym szybciej zostanie przywrócony powiedzmy ten teren w warunkach zbliżonych do sytuacji naturalnej. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań? Nie ma pytań. Uchwała Rady Gminy Wola Krzysztofowska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wawór Górny i Parzniewice Duże gminy Wola Krzysztofowska. Wszyscy Państwo macie wyjaśnienia, rozdziały, gdzie można było się zapoznać. Proszę bardzo o głosowanie. Kto jest za? Przyjęcie. Za przyjęciem. Proszę Krzysiu Policzek. Kto się przeciw? Kto przeciw? Jedna osoba, czyli zgadza się. Dziękuję bardzo. Czyli jeżeli panowie chcecie z nami pozostać, to zostańcie, a jeżeli nie, dziękuję bardzo za wyjaśnienie, za to, żeście z nami tutaj byli. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Również. Proszę, Komisja Zdrowia, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Komisja Zdrowia obradowała 26 września. I to tak było. Na pierwszy punkt była Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie za wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze. Sprawozdanie z przebiegu obozu profilaktyczno-wypoczynkowego. Później była informacja dotycząca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Omówienie wykonania budżetu i omówienie gospodarstwa odpadami. I może tak w skrócie powiem o odpadach, bo to najbardziej chyba wszystkich będzie interesować. Złożono około 2750 deklaracji na odbiór śmieci, na około 2800 posesji. Z 40 posesji nie złożono jeszcze wniosków. 25 posesji zostało wszczęte postępowanie, a pozostałość to są po prostu posesje nie zamieszkane. To tak może w skrócie i odnośnie może ja sobie jakieś pytania to podpowiem. Proszę, czy są jakieś pytania Komisji Zdrowia? 25 posesji to z całej gminy, czy? Tak, z całej gminy. Tak, bo złożyło 2750. Nie, ładnie ma. Proszę, pierwszy małe, takie wspomnienie pytanie to dla kolegi przewodniczącego. Czy nie, bo nic nie wspomniał kolega o podejściu, czy tam jakiejś kontroli na ośrodka zdrowia w Gumulinie, bo ja tu z panem zastępcą i alarmowałem i dzisiaj nawet wspominałem, no bo tam był problem z pojemnikami u tego pana naszego lekarza. No, tam te śmieci wprowadzające, panie przewodniczący, na terenie ośrodka zdrowia. Po prostu zaniedbany ośrodek
jako teren od wewnątrz. Tam od strony północnej, bo mówię, warto by tam było, panie przewodniczący, zainteresować się trochę tym ośrodkiem. Panie radny, następna komisja jest wyjazdowa, to dotrzemy i tak. Dziękuję bardzo. Wspominam od razu. Dziękuję. Proszę bardzo, przewodnicząca Komisji Oświaty. Komisja Oświaty odbyła dwa posiedzenia. Jedno 30 września, drugie było 10 października. Przy czym to 30 września było połączone, część była wspólna dla Komisji Budżetowej. I Komisja Oświaty 30 września udaliśmy się do szkoły w Ważniewicach, aby tam spotkać się z panią dyrektor, omówić, czy są jakieś problemy. Pani dyrektor jest zadowolona w tej chwili z pracy. Nie ma na razie żadnych, bo na początku miała troszkę problemów. W tej chwili jest wszystko ok. Radny Jerzy Krzysiński pytał o salę zabaw dla dzieci, o plac przy szkole i kiedy będzie malowany budynek szkolny. Pani dyrektor prosiła właśnie też, bo potrzebne są niezbędne poprawki, takie ogrodzenie szkoły i rzeczywiście pomalowanie tej szkoły, bo no, w tej chwili ona już no, nieciekawie wygląda. Następnie komisja spotkała się z panem skarbnikiem, Wiesławem Jagiłą, który nas poinformował o wykonaniu budżetu za pierwszy rok. 2013 roku. I to samo omówiła Komisja Budżetowa. Następnie z Komisją Budżetową udaliśmy się do szkoły w Bujnach i tam członkowie komisji obejrzeli nowy budynek szkoły. Jednak mieliśmy troszkę tam pytań. Chodziło o ciek wodny, przywieźnie na parking niezabezpieczony. Zmianę obramowania piaskownicy do skoków dal. To obramowanie jest wykonane z betonu, więc w tym momencie wiecie, jakikolwiek skok będą wykonywały, no grozi to niestety nieszczęście. Solary są umieszczone nie przy wejściu na boisko, a przy piaskownicy do skoków dal. To znaczy, no, wyraziliśmy takie obawy, bo jedna ze ścian w sali gimnastycznej jest wykonana z płyt. No, wiemy, że no, dzieci niestety grają w piłkę i obawiamy się, że zbyt długo ta ściana nie wytrzyma. No, były pytania też odnośnie stołówek, dlaczego są te dwie. No i też no, zauważyliśmy też, że mimo że tu pan wójt mówił, że prace w szkole są już zakończone, tam nadal pracownicy byli i nadal coś jeszcze w tej szkole było robione. To był przecież już 30 września. Także nie wiem, co tam nadal z gminami, ja myślę, że to potem w sprawach już dokładnie to było jeszcze omówione. Komisja Budżetowa również udała się do Oświatowa, udała się do Domu Kultury. Budżetowa ze Światową, w sumie to tak było wtedy wymieszane. I tam też mieliśmy problemy, tak, nie ma, no, na scenie w tej chwili kotar bocznych, nie ma kotary głównej, czyli tej z tyłu jakby na sali widowiskowej. No, zastanawialiśmy się też nad tym daszkiem, który jest wzdłuż Domu Kultury, czemu on służy. No i pytania były jeszcze, ja już zadawałam panu Wójtowi o ten marmur, prawda, który był, a nie wiadomo, co się z nim stało, kto go po prostu wziął, no to też był jakiś majątek gminy. To były posiedzenia z 30 września i potem były jeszcze posiedzenia z 10 października i tutaj mieliśmy posiedzenie Komisji Samorządowej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, opiniowanie nagród wójta gminy oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych dla rok szkolny 2012-2013. I tutaj komisja opiniowała uchwałę w sprawie
określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków sposobu przyznawania. 3 głosy były za, 2 osoby wstrzymały. Normalnie mieliśmy swoje opinie co do nagród Górka. Może ja już nie będę tutaj informować, to odpowie pan Krzysztof do pana Górka taką propozycję, znaczy wystąpił z propozycją zmian tych nagród. No i pani Karolina Piotkowska zapoznała nas szczegółowo z zadaniami oświatowymi, sprawozdaniami zadań oświatowych. I jeszcze komisja budżetowa opiniowała uchwały, które dzisiaj będziemy uchwalać na posiedzeniu sesji. I za zmianami w budżecie głosowało 4 radnych, 2 się wstrzymało. Za wieloletnią prognozą finansową 6 było za, jednogłośnie. Za udzieleniem pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Tulejowie 6 radnych jednogłośnie. Za uchwaleniem pomocy rzeczowej powiatowi piotrkowskiemu na wykonanie przepustki kolektora kutnego oraz konserwacji robót w pasie proszę powiatowej wiejskości Polonia Oczanków 6 radnych było za. Uchwała w sprawie zbycia ze sprzedaży nieruchomości położonej w okręgu Wola Krzysztofowska 6 radnych za. I w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego typu zawarcia w wydzierżawie 5 za, 1 przeciw. I podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w ważnej procedurze 6 za. Poza tym w sprawach różnych rozmawialiśmy. I tu takie mamy wnioski. Pan radny Walas prosi o wybudowanie szanta na dowód lodowego w Gdzinie. Blaska. Blaska, pan radny Ryszard Olejnik o remont zniszczonego mostu w Miłakowie. No prosi on tam naprawdę nieszczęśliwy wypadkiem. Pan radny dalej Olejnik prosił o uruchomienie punktu lekarskiego w Bogdanowie. I pan radny Wich o uporządkowanie placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Bogolinie. Dziękuję, to chyba. Czy są pytania? Ja mam prośbę jeszcze, żeby wyciszyć telefon. Proszę bardzo, radny. Ja chciałbym uzupełnić, bo przewodniczący komisji budżetu miał wspomina o tej ścianie, o tej szali gimnastycznej. Bo ta ściana to tak, żeśmy też powiedzieli, że ona strasznie trudni. Przy uderzeniu nie wiem, jak ona swoją wytrzymała, bo to z płyty jest zrobione, tylko przy uderzaniu piłki, no bo to przede wszystkim na sali gimnastycznej się będzie odbywało, to wywołuje taki straszny wstrząs, takie dudnienie. Nie myślę, że dlatego, bo było powiedziane, może nie tak, jak miało być, ale to była po prostu tutaj. Nie, no, ona jest to z płyty, jest tak. To z pełnej, ściana z pełnej, to pełna, nie przenosi takich hałasu, a tam. Przenosie, jak się pchało, to dziękuję, proszę. Dziękuję. Chciałbym uzupełnić jeszcze tu przewodniczącą Komisji Budżetowej, bo jeszcze ja wnosiłem na Komisji Budżetowej, Szanowni Państwo, o prośba po prostu do radnych, do wójta o zrobienie jakieś utwardzenie tego parkingu przy tej szkole, dla szkoły podstawowej, za tą zatoczką. Szanowni radni, panie wójcie, no w tej chwili zbliżamy się do tego święta, które będzie w Bogolinie w szkole nadanie. No oby było sucho, oby była pogoda wytrzymała, bo jeśli naprawdę te deszczyki, które nadchodzą, no to każdy, kto dojedzie, to się przekona, jak tam jest. Tam się wjeżdża samochodem, ale nie ma jak z samochodu wyjść. I panie wójcie, ja prosiłem od wiosny, całe lato, po to miało być jakieś utwardzenie, chociaż bez skutku. No do tej pory nie było zrobione nic, ale tam destruktor, szanowni radni, jak na komisji to stwierdziłem i ponawiam to, no co tam destruktor robić, no chociaż te płyty Jumbo, ja nie wymagam, żeby tam był naprawdę błyszczący jakiś zajazd w formie tego parkingu z kostki, no bo jak nas nie stać, to nas nie stać, ale panie wójcie, o płyty te Jumbo to myślę, że jest łatwiej się postarać i jakoś tam zrobić to, żeby naprawdę ci, co zajeżdżają, a korzystają bardzo dużo, no nie wiem,
Nie da pan ani ja rady, żeby ludzi skierować na inny parking, w inne miejsce. Tylko jest już tak, ludzie się polubili to miejsce, że każdy wjeżdża w to miejsce, bo to jest z tyłu, szanowni państwo, za przystankiem, za zatoczką autobusową. A jest taki głębszy zajazd na naszym miejscu, na naszym kawałku gruntu szkoły. I z gminnym znaczy się. No i ludzie sobie znaleźli to miejsce, zresztą takie zaczęte, tylko jest niedokończone, ale jest głowy. No, to o czym nie będę dwie godziny to mówił. No, proszę bardzo, przewodnicząca komisji rewizyjnej. Na pewno pan wójt udzieli odpowiedzi już w odpowiednim czasie. Tylko no, bo to było. Proszę bardzo. Witam wszystkich gości. Komisja rewizyjna miała swoje posiedzenie w dniu 25 i tematem kontroli były poniesione wydatki na administrację za pierwsze półrocze 2013 roku oraz ocena wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku, a także dokończyliśmy posiedzenie dotyczące rozliczenia inwestycji pod względem finansowym oraz wykonania jakości odbywanych roków rewitalizacji miejscowości Bogdanów. Ja może wszyscy zapoznali się z protokołem, bo każdy z radnych miał protokół. Ja może tylko się odniosę tutaj do jednej takiej, czytam może wnioski. Komisja rewizyjna zapoznała się z wydatkami na administrację poniesionymi w pierwszym półroczu 2013 roku w wyniku zawieszenia terminu realizacji. Członkowie komisji pozytywnie opiniują sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. Ja tylko bym zwróciła tutaj uwagę na jedną rzecz, bo chodzi o korzystanie z ulgi, jaka przysługuje urzędowi gminy z tytułu tego, że korzysta z usług Zakładu Pracy Chronionej. Chodzi tutaj o obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj pracownica pani Jolanta Łasek poinformowała, że wcześniej były obniżenia wpłat. Obecnie tych obniżeń nie ma i wystąpiła z pismem do firmy Inwener, która takie miała się ustosunkować, dlaczego tych wpłat nie ma. Nie wiem, czy była odpowiedź już, czy nie, już nie było odpowiedzi. To jest protokół z 25 września i teraz są jakieś pytania do tego protokołu. To ja przeczytam. Uchwała numer 39 Rady Gminy Bola Krzysztofolska z dnia 16 października 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Bola Krzysztofolska. Na podstawie artykułu 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 66 ustępu 3 Statutu Gminy Bola Krzysztofolska, Rada Gminy Bola Krzysztofolska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przeprowadzonej w dniu 25 września 2013 roku kontroli w Urzędzie Gminy Bola Krzysztofolska w zakresie 1. Poniesione wydatki na administrację za pierwsze półrocze 2013 roku. Punkt 2. Oceny wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. Przyjmuje się sprawozdanie komisji rewizyjnej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę, kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały przez panią przewodniczącą? Wszyscy jednogłośnie, proszę. Teraz mam protokół numer 35 z kontroli przeprowadzonej w dniach 6 i 19 sierpnia oraz 25 września 2013 roku w Urzędzie Gminy Bola Krzysztofolska przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bola Krzysztofolska i temat rozliczenie inwestycji pod względem finansowym oraz wykonanie jakości odebranych robót, rewitalizacja miejscowości Bogdanów. Tutaj komisja miała wyjazd w teren na potwierdzenie swoich tutaj uwag. Dokonano dokumentacji fotograficznej, która jest w załączeniu i mamy wnioski pokontrolne. Na podstawie oględzin skweru miejscowości Bogdanów dokonano w obecności pracownika Urzędu Gminy oraz analizy dokumentów dotyczących zadania pod nazwą rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów. Członkowie komisji na podstawie paragrafu 60 ust. 2 Statutu Gminy wnoszą o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy wykonanych tam prac i ich jakości. Członkowie komisji zalecają dokładne sporządzanie protokołu odbioru wykonywanych inwestycji. Są jakieś pytania do tego protokołu? Się też wszyscy zapoznali z treścią. Nie ma tych pytań. Tak, rozumiem.
ja mam pytanie odnośnie tego wniosku pierwszego, właśnie odnośnie ekspertyzy. Taki wniosek komisja postawiła, tak? O przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy, wykonanie tam prac. Czemu on ma służyć? Co tam źle zostało wyglądało? Są zdjęcia, jeżeli pan radny nie chce się zapoznać z tymi zdjęciami, proszę bardzo. Wtedy może będziemy dyskutować. Czy jakość wykonanych tam robót powinna nas zadowolić jako inwestora, czy nie? Przyrzeczenie się, radny się zapoznała, były tam dożynki, wszyscy widzieli jakość tam wykonania. Zaprosiliśmy inspektora nadzoru na nasze posiedzenie. Niestety odpisał nam, że ze względu na zmianę pracy nie mógł się z nami spotkać. Myślę, że jakoś robi, pozostawia wiele do życzenia. Mama chyba się uczy. Eksperyment zrobiła. Znaczy zgadzam się z tym, że średnio jest to wykonane w niektórych miejscach, ale niemniej nie wiem, czy jest zasadne, żeby taką ekspertyzę dodatkowo żeby przeprowadzać. A dlaczego nie? Znaczy, dlaczego nie? Czy jakość robót jest dobra, czy jest zła? Czy one tak powinny wyglądać, czy inaczej? Znaczy, ja uważam, że nie jest najgorsza. Nie jest idealnie, ale nie jest najgorsza. Powinno być idealnie. Skoro to są wydawane publicznie. No wykonane zgodnie z projektem, który został wykonany. Proszę bardzo, pan wójt. Proszę państwa, no nie chciałem komentować tego wniosku, ale skoro jest taka wola komisji rewizyjnej, za chwilę być może komisji całej rady, żeby wykonać ekspertyzę. Nie ma problemu, zrobimy tą ekspertyzę, tylko zastrzegam, że będzie to kosztować. Oczywiście można tutaj stosować nie do określenia, mówić, że jest źle, że jest niedoskonale i tak dalej. Do idealności zawsze zmierzamy, jeżeli są jakieś tam niedociągnięcia, zawsze te niedociągnięcia ustępu, to sobie dokładnie tłumaczę. Można usuwać w okresie gwarancji. Przypominam, że osoby odpowiedzialne za tą inwestycję, czyli kierownik budowy, czyli inspektor nadzoru, nie mieli żadnych zastrzeżeń. Po uprzednim wyegzekwowaniu tych takich drastycznych usterek. I to są, proszę państwa, takie dyskusje, no, czy ta szpara między kostką ma wynosić 2 mm, czy 3 mm. To jest temat, że tak powiem, może nieskończony i zgodnie z oświadczeniami, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego, zgodnie z decyzją starostwa powiatowego, to nadaje się do użytkowania. Te organy nie wniosły żadnych zastrzeżeń. Jeżeli państwo życzycie sobie tej ekspertyzy, proszę bardzo, zrobimy tą ekspertyzę i na pewno jakość wykonanych tych prac mieści się w normach określonych w prawie budowlanym. Bo oczywiście jest słynne powiedzenie, nigdy nie może być tak, żeby nie mogło być lepiej. Jest wykonane wszystko zgodnie z projektem, natomiast jeżeli w najbliższym czasie ujawnią się jakieś drastyczne nieprawidłowości, odsunięcia, które będą odchyłką swego rodzaju od normy, no to, co powiedziałem, mamy te zabezpieczenia w umowie w zakresie gwarancji. Natomiast tu chciałem jeszcze dopowiedzieć do słów pani przewodniczącej, że inspektor nadzoru napisał pismo, w którym stwierdził, że w tym terminie nie może przybyć, natomiast zaproponował oczywiście
inny termin. No nie wiem, dlaczego komisja rewizyjna nie chciała skorzystać z innego terminu. Wiadomo, każdy z nas pracuje, żyje i musi, że tak powiem, no, dostosować swoje obowiązki do dodatkowego wyjazdu. Także proszę Państwa, no, zrobimy ekspertyzę. Jeżeli ekspertyza wykaże jakieś tam zastrzeżenia w jakości, wystąpimy przeciwko osobom odpowiedzialnym, jakim jest właśnie kierownik budowy czy inspektor nadzoru. Ja tylko jeszcze myślę, bo tu tak mówimy o pieniądzach, tu głośno się robi pieniądze, natomiast ekspertyza domów kolejowa, na czyje życzenie była robiona, nie wiemy. Nikt z nas o to nie wnioskował, a bym zrobił ekspertyzę domu jeszcze z tego w Kozielowie. I też to kosztowało. Więc nie wiem, dlaczego tu się mówi o pieniądzach, a w innych sprawach się nie liczy. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Panie wójcie, no znowu taki mały zarzut jak gdyby do komisji rewizyjnej. Ta grupa ludzi naprawdę pracuje bardzo szczerze. Nie jesteśmy tu wybitnie fachowcami, ale widzimy wszystkie niedociągnięcia. I panie wójcie, no z litością, czy pan by odebrał u siebie na podwórku tak ułożoną kostkę jak na swoim? No jest to rzeczą niemożliwą. Za takie pieniądze i pan broni w tej chwili firmę inspektora nadzoru, przybył, nie przybył, proszę pana, on był inspektorem nadzoru, on powinien pilnować. I pana zawezwać, panie wójcie, czy panu się robota podoba, czy się nie podoba, bo jeśli się panu nie podoba, to poprawkę wnosimy. I natychmiast on powinien o to walczyć. A proszę pana, pan jeszcze w tej chwili broni firmę, która spartaczyła robotę, inspektora nadzoru, który tak dopilnował, proszę pana, a o pieniądzach się nie mówi. Panie wójcie, w tej chwili mowa o oddaniu Domu Kultury i to wszystko. Tylko dwa słowa co do wydanych pieniążków. Proszę pana, murek koło Domu Kultury jakoś wygląda. Gdyby to by było na tym skwerku, to byłoby jeszcze może określiło te niedociągnięcia, które powstały w tej chwili. A proszę pana, koło Domu Kultury jakiś murek tego, jak się to nazywa? Tego z tej klinki rutubki. Jakoś wygląda, że to coś daje, a tam, proszę pana, to jest beznadziejnie i chodzi o pieniądze, proszę pana, takie pieniądze, jakie wydane...